Cześć, zapraszam Was bardzo serdecznie na pierwsze wrażenia z użytkowania Samsunga Galaxy A5 2017. Zaczynam jak zawsze od obudowy i przyznam szczerze, że nawet ten kolor, czyli brzoskwiniowa chmurka, nie jest wcale taki zły. To rzeczywiście taki inny kolor niż zawsze dostajemy na testy na naszych urządzeniach. Zazwyczaj są to kolory czarne, odcienie szarości albo ewentualnie kolory białe. A tutaj mamy taki dość unikatowy kolor, ale jest on również bardzo ładny i przepasuje na pewno kobietom. Z tyłu mamy szkło Gorilla Glass wersji 5. Jest ono delikatnie zaoblone i niestety się troszeczkę rysuje i palcuje. Na szczęście na tym kolorze nie są widoczne dokładnie ani rysy, ani nasze odciski palców, co jest bardzo pozytywną kwestią. Niestety na zbliżeniach z przodu widzimy, że są tutaj takie nieregularne rysy, więc w sumie nie wiadomo dokładnie czym są one spowodowane, ale niestety się pojawiają. Na dole smartfona mamy port Jack 3,5 mm oraz port USB typu C. Na górze mamy slot na kartę microSD, na lewej krawędzi mamy slot na kartę nanoSIM oraz przyciski głośności, natomiast na prawej krawędzi mamy głośnik, to jest rzeczywiście nowość i jest to dość ciekawe rozwiązanie, oraz przycisk Power. Zaś z przodu mamy ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD, tafla szkła Gorilla Glass wersji 5 i przekątnej 5,2 cala. Na dole mamy przycisk Home, który jest również czytnikiem linii papilarnych, i przyciski ostatnich aplikacji i przycisk powrotu. Jak widzimy, mamy tutaj zaimplementowaną funkcję z flagowca, czyli Always on Display. Świetna funkcja, która działa idealnie. Z racji tego, że nie mamy tutaj żadnej diody powiadomień, to właśnie ten ekran pełni taką funkcję naszego przybornika. Dzięki czemu widzimy od razu jaka jest godzina, data, procent naładowania baterii oraz powiadomienie, w tym przypadku mail. Odblokujemy sobie urządzenie czytnikiem linii papilarnych. Jest to oczywiście aktywny czytnik linii papilarnych, co jest również pozytywną kwestią. I naszym oczom ukazuje się oczywiście nakładka TouchWiz, która jest bardzo odchudzona i poprawiona, także tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń, działa ona bardzo pozytywnie, nic się nie zacina. Oczywiście przesuwając ekran całkowicie do prawej strony, pokazuje nam się update od Samsunga, czyli taki zbiór wszystkich informacji z danego dnia na świecie. Oczywiście urządzenie to działa pod kontrolą Androida w wersji 6.0.1, czyli Marshmallow. Jeszcze nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o aktualizację do Nugata czy Androida O. Sądzimy, że jednak się powinna ona pojawić, a wiadomo, nie komentujemy plotek. A teraz pokażę Wam ciekawą zmianę w najnowszej nakładce Samsunga, a jest albowiem zbieranie powiadomień, jakby to ująć, do jednej warstwy. To znaczy, dostałem na przykład teraz dwa maile na mojego klienta maila, i nie są one pokazane w osobnych pozycjach, tylko są zebrane w jedną całość, czyli że jest to powiadomienie z jednej aplikacji. Jest to świetna opcja, ponieważ niekiedy takie powiadomienie dostaje bardzo dużo i musiałbym każdy pojedynczo usuwać, a tak to mogę zrobić albo to od razu po całości, ewentualnie mogę zobaczyć jakie są to dokładnie powiadomienia, o co w nich chodzi i od razu na nie zareagować. Oczywiście urządzenie ma 3 GB pamięci RAM, także możemy mieć tutaj dużo aplikacji w tle, ale dokładnie to już sprawdzimy w samej recenzji. Ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. Umieszczenie głośnika na prawej krawędzi jest bardzo ciekawe. Zobaczymy dokładnie jak to będzie podczas używania, przy oglądaniu jakichś filmów i też graniu. Czy nie będziemy nagle go delikatnie jakoś zasłaniać, czy będzie to po prostu wygodne. Jak widzicie, kolor brzoskwiniowej chmury prezentuje się również ciekawie. Aparat tylny 16 megapikseli, przysłona 1.9. Zobaczymy dokładnie jak ten aparat sprawuje się w różnych warunkach oświetleniowych. Również sprawdzimy też fakt, że nie ma on optycznej stabilizacji obrazu, co jest delikatną wadą tego smartfona, ale to oczywiście wszystko już w pełnej recenzji, która już niebawem. Także zachęcam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału, aby nie przegapić żadnych materiałów związanych z Galaxy A5 2017 oraz naszych kolejnych filmów. To tyle. Czołem!